proszę Państwa, mój krótki speech zaczynam od fragmentu Skrzypka na dachu, a to dlatego, że chciałbym nawiązać do występu, jaki miał wczoraj miejsce w ratuszu staromiejskim w Gdańsku przy ulicy Korzennej. Odbywała się cała uroczystość z okazji wręczenia nagród miesięcznika Pomerania, nagrody, która nazywa się Skra Ormuzdowa. W trakcie pewnej przerwy, a właściwie w uzupełnieniu całej uroczystości, zagrał i zaśpiewał nam duet artystyczny We dwa konie. Kaszubskie duo artystyczne, bo tak zespół się nazywa, w skład którego wchodzą panowie widoczni tu na zdjęciu. No szkoda, że kamery wówczas nie miałem. Tomasz Fopkę śpiew i Ryszard Borysionek akordeon. Z podziwem na zespół patrzyli znamienici goście, wśród nich wojewoda pomorski Roman Zaborowski i sygnatariusz porozumień sierpniowych dr Tadeusz Fiszbach. Chciałbym Państwa odesłać do występu tego zespołu, bo właśnie oni w swojej kaszubskiej muzyce również w tym repertuarze zamieścili klezmerski akcent. Płacę Francu, tak to brzmi w języku kaszubskim. I ja do tego utworu bym Państwa odesłał, ale niestety nie mam tego utworu nagranego. Tym niemniej myślę, że w internecie będzie można to znaleźć. Ja gorąco polecam te duo artystyczne We dwa konie. I zwłaszcza ten, może mi się do niego uda dotrzeć, ten utwór. A my posłuchajmy jeszcze Skrzypka na dachu, który przypomina nam przecież tradycję wspaniałą. Piękne sunrise, sunset, wschodzące i zachodzące słońce. Popatrzmy na ten fragment. Skrzypka na dachu. A my jeszcze raz przypomnijmy o tym kaszubskim duo artystycznym, które pięknie wykonało Płacę Francu, utwór oparty na, myślę, tradycji muzycznej klezmerskiej.